Drodzy bracia i siostry, tak jak to zostało zapowiedziane, podczas dzisiejszej mszy świętej, po homilii, udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. Wczoraj mówiłem o sakramencie pojednania, nazywając go sakramentem miłosierdzia. Sakramentem miłosierdzia jest również Eucharystia. Ale można powiedzieć, że wszystkie sakramenty Kościoła, a więc także sakrament namaszczenia chorych, są sakramentami Bożego Miłosierdzia. Zadajmy sobie pytanie, czym są sakramenty? W katechizmie Kościoła katolickiego znajdujemy następującą odpowiedź. Sakramenty są skutecznymi znakami łaski ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Jest to bardzo precyzyjna definicja. Tak, sakramenty są znakami łaski Bożej. Tak, przez te znaki udzielane jest nam życie Boże. Tak, sakramenty zostały ustanowione przez Chrystusa i powierzone Kościołowi. Piękną ilustracją tego, czym są sakramenty, jest fresk. Fresk, jaki znajduje się w katakumbach świętego Piotra i świętego Marcelina w Rzymie, fresk, który pochodzi z IV wieku. Zdjęcie tego fresku umieszczone jest w katechizmie Kościoła katolickiego właśnie na początku tej części, gdzie mowa jest o sakramentach Kościoła. Oto co widzimy na tym fresku. Przedstawia on ewangeliczną scenę spotkania Jezusa z kobietą od 12 lat cierpiącą na krwotok. Ta kobieta dotyka szaty Pana Jezusa. Dotyka tej szaty Pana Jezusa i jak wiemy, jak mówi Ewangelia, moc wyszła z Jezusa i ta kobieta została uzdrowiona. I katechizm daje do tego fresku następujący komentarz. Sakramenty Kościoła są teraz kontynuacją dzieł, jakie Jezus wypełnił w ciągu swojego ziemskiego życia. Kontynuacją dzieł, jakie Jezus wypełnił podczas swojego ziemskiego życia. Są one jakby mocami, które wychodzą z ciała Chrystusa, aby nas uleczyć z rany grzechu i udzielić nam nowego życia Bożego. Takimi mocami, które wychodzą z ciała Chrystusa, czyli z Kościoła, aby nas uleczyć z grzechu, aby udzielić nam nowego życia Bożego, są oczywiście sakramenty pojednania i sakrament Eucharystii. Ale takimi Bożymi mocami są także pozostałe sakramenty, także sakrament namaszczenia chorych. Kiedy otwieramy Ewangelię, to widzimy Chrystusa, który nie tylko naucza o Królestwie Bożym, ale który również uzdrawia. Wypędza złe duchy, przebacza grzechy grzesznikom i uzdrawia chorych. Uzdrowił trędowatych, którzy przyszli do Niego i o to prosili. Uzdrowił człowieka, który był sparaliżowany. Uzdrowił kobietę chorą na krwotok. Uzdrowił setki chorych, których do Niego znoszono z okolicy. Te uzdrowienia były znakami. Jezus potrafił uzdrawiać chorych. Ale pamiętajmy, Jezus nie uzdrowił wszystkich chorych, którzy w tamtym czasie znajdowali się w Galilei. Bo celem Jego przyjścia na ziemię
nie było jedynie uzdrawianie chorych. Te uzdrowienia były znakami. Znakami przyjścia Królestwa Bożego na ziemi w osobie Jezusa Chrystusa. Te uzdrowienia zapowiadały uzdrowienie bardziej radykalne, a mianowicie zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem. A tego dokonał Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Chrystus uzdrawiał chorych. I to zadanie zlecił także swojemu Kościołowi, mówiąc apostołom: uzdrawiajcie chorych. Kościół otrzymał to zadanie od Chrystusa i stara się je wypełniać poprzez opiekę nad chorymi i poprzez modlitwę wstawienniczą za chorych. Bo Kościół wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciała. I ta uzdrawiająca obecność Chrystusa działa poprzez sakramenty. I wśród tych 7 sakramentów, jakie Chrystus ustanowił, jeden specjalnie przeznaczony jest dla umocnienia osób dotkniętych chorobą. Jest to sakrament namaszczenia chorych. Ten sakrament jest Bożą mocą, która udzielona jest osobie chorej, aby pomóc jej w tym trudnym doświadczeniu, jakim niewątpliwie jest choroba. Może być tak, że sakrament uzdrowienia, sakrament namaszczenia chorych przyczyni się do uzdrowienia osoby chorej. Najczęściej jednak jest taką wewnętrzną mocą na trud niesienia choroby. Pozwólcie, że w tym miejscu opowiem wam krótko historię mego współbrata zakonnego jezuity, ojca Jerzego, który od ponad 30 lat choruje na stwardnienie rozsiane. Obecnie ma 69 lat. Jest to najcięższy przypadek stwardnienia rozsianego, jaki widziałem, a przez kilkanaście lat pracowałem z osobami, które były chore, które są chore na stwardnienie rozsiane. Ojciec Jerzy jest praktycznie całkowicie sparaliżowany. Rusza tylko głową. Żeby się podrapać po nosie, to ktoś musi go podrapać po nosie. Ale ma wolę życia i radość życia. Zna doskonale język niemiecki, więc tłumaczy książki teologiczne z języka niemieckiego. Przetłumaczył dzieło wielkiego niemieckiego, szwajcarskiego teologa Balthazara, kilka tomów. Oczywiście on mówi, a ktoś inny dopisze, co on mówi. Pomimo tej choroby ma radość życia. Prowadzi rekolekcje dla chorych. Odprawia mszę świętą. Bo są wokół niego ludzie, którzy mu pomagają. A zwłaszcza dwie osoby, które poświęciły życie dla niego. Jakiś czas temu został opublikowany wywiad z ojcem Jerzym na temat jego życia, jego choroby. Pozwólcie, że przeczytam wam niektóre pytania i jego odpowiedzi. Zadano mu pytanie: co dzieje się w człowieku, kiedy dowiaduje się o swojej chorobie? Ojciec Jerzy odpowiada: w praktyce wygląda to tak, że każdy, również osoba duchowna, musi nauczyć się cierpieć. Nikt nie rodzi się z umiejętnością cierpienia. Nawet formacja kapłańska czy zakonna nie udziela człowiekowi, nie uzdalnia człowieka do bezwarunkowej akceptacji cierpienia w swoim życiu. Pierwsza diagnoza jest czymś niezwykle trudnym, czymś, co pognębia człowieka, który szamoce się ze sobą i pyta, dlaczego to ja, a nie ktoś inny. To są takie pytania, na które nie ma odpowiedzi. Ja to już wiem, bo przez to przeszedłem. Takie szamotanie się z tym pytaniem nie ma za wiele, na wiele się nie zda. Prowadzenie tej walki ze sobą nie ma większego sensu.
Jako chrześcijanie musimy pamiętać, że Chrystus nigdy i nigdzie nie wyjaśnił cierpienia. Nigdy nie powiedział, dlaczego człowiek ma cierpieć fizycznie, dlaczego mają go dotykać choroby. Wiemy, że w konkretnych sytuacjach pomagał, uzdrawiał ludzi. Wiem też, iż takie uzdrowienia zdarzają się również dziś. Jeżeli przyjmujemy to zło, które nas dotyka, a niewątpliwie choroba jest jakimś złem, wówczas musimy również pamiętać, że Bóg, który tak nas doświadcza, nie czyni tego po to, żeby nas zniszczyć, lecz ma w tym jakiś głęboki zamysł. Kolejne pytanie. Czy osobie wierzącej, mającej żywą wiarę, jest łatwiej przechodzić przez tego typu doświadczenia niż osobie pozbawionej takiej wiary? Na pewno tak. Ale myślę, że ten proces uczenia się i dojrzewania do życia z cierpieniem jest procesem ciągłym. Nikt z nas nie dostał instrukcji, w jaki sposób zaakceptować cierpienie i żyć z nim. Każdy musi dojść do tego sam. Kiedy wchodzimy na drogę chrześcijańską, wówczas słyszymy wezwanie Chrystusa, aby wziąć swój krzyż, pójść za Nim i naśladować Go. To jest najwyższy poziom duchowy, a nawet cel. I potem ostatnie pytanie, jakie mu zadano i jego odpowiedź. Na koniec, gdybym poprosił Ojca z tej perspektywy cierpiącego o kilka słów do osób, które zmagają się ze swoim cierpieniem, co chciałby mi Ojciec przekazać? I Ojciec Jerzy odpowiada. Przede wszystkim życzyłbym im, żeby w swoim otoczeniu, czy wśród najbliższej rodziny, wśród krewnych czy przyjaciół, znalazły taką osobę, która będzie pomagać im w zaspokajaniu potrzeb nie tylko fizycznych, ale też duchowych. Myślę, że to chrześcijańskie dojrzewanie nie może się dokonywać bez udziału osób trzecich. I życzę chorym tego, żeby mogli znaleźć właśnie takie osoby, żeby to był taki anioł, który będzie prowadził ich ku dobru. To jest moje życzenie. Oraz żeby idąc chrześcijańską drogą, pogłębiły w sobie nadzieję, że również z ich cierpienia Bóg może wyprowadzić dobro i żeby czuły, iż są dla Niego niezmiernie cenni. Drodzy bracia i siostry, oto świadectwo. Świadectwo człowieka, który przez połowę swego życia cierpi, a jednocześnie ma radość życia, chrześcijańskiego życia. Cierpienie jest tajemnicą, jak mówi ojciec Jerzy, i nie wyjaśnimy go. Poprzez wcielenie sam Bóg stał się człowiekiem, sam Bóg doświadczył naszego ludzkiego cierpienia. Bo Syn Boży, jak mówi Pismo, był do nas we wszystkim podobny, oprócz grzechu. On także cierpiał. I Jego przykład uczy nas, aby w pokorze i razem z Bogiem nieść krzyż naszego osobistego cierpienia. Dla jednych jest to cierpienie fizyczne, dla innych jest to cierpienie psychiczne, dla jeszcze innych cierpienie duchowe. Każdy ma swój krzyż. Jako uczniowie Chrystusa mamy ten krzyż nieść, naśladując naszego Mistrza. Kto chce pójść za mną, mówi Jezus, nie weźmie swój krzyż i nikt nie naśladuje. Sakramenty Kościoła, w tym także sakrament namaszczenia chorych, są dla nas Bożym wsparciem i Bożą mocą, aby nam pomóc na naszej drodze życia, niesienia cierpienia, niesienia naszego krzyża. Obyśmy potrafili naśladować naszego Mistrza w niesieniu krzyża, co daj Boże. Amen.